Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w części drugiej tutorialu dotyczącego statycznej próby rozciągania metali. W części pierwszej pokazaliśmy sobie, jakie wymiary próbek należy zdjąć, aby później móc wyznaczyć wszystkie parametry, które są celem tego ćwiczenia. Pomierzyliśmy sobie średnicę dwóch próbek, a także długość odcinka pomiarowego. Zaczniemy teraz od rozciągnięcia i doprowadzenia do zniszczenia pierwszej próbki, którą za chwileczkę umieścimy sobie w szczękach maszyny wytrzymałościowej. Wyznaczymy maksymalną wartość siły, z której następnie policzymy sobie 70% i to będzie dla nas bezpieczny pułap, do którego będziemy obciążać próbkę drugą z założonymi czujnikami. Zakładam próbkę w szczęki maszyny. Upewniam się, że pisak zacznie mi rysować wykres. Sprawdzam jeszcze, czy jestem na właściwym trybie sterowania maszyną. Po środku mamy tryb główny i jest to powolne rozciąganie. Po lewej stronie mamy szybkie rozciąganie, z którego korzystamy tylko jeżeli nie ma próbki w maszynie i chcemy przesuwać dolną płytę. I po prawej stronie rozciąganie ręczne, z którego będziemy korzystać przy badaniu próbki drugiej. Więc jestem po środku na trybie głównym pracy maszyny. Przyciskiem dolnym uruchamiam maszynę i zaczynam rozciągać próbkę. W międzyczasie na papierze będzie rysował nam się wykres, tak zwany wykres techniczny, w zależności siły od wydłużenia próbki. Na podstawie danych, które zczytamy podczas próby, będzie możliwe wykonanie wykresu tak zwanego już docelowego, w zależności naprężenia od odkształcenia, czyli rzeczywistego wykresu. Widzimy, że jesteśmy na odcinku prostoliniowym. Mamy na maszynie dwie wskazówki, czynną i bierną. Zobaczmy, że na razie obie idą razem, ale już na wykresie widać, że przekroczyliśmy granicę proporcjonalności, do której naprężenie jest wprost proporcjonalne do odkształcenia i współczynnikiem proporcjonalności jest moduł Yanga. Albo też inaczej możemy powiedzieć, że siła jest wprost proporcjonalna do wydłużenia. Minęliśmy także pobliską granicę sprężystości, po przekroczeniu której rozpoczynają się odkształcenia trwałe. No i widzimy to na wykresie, rozpoczęła się oscylacja, po której poznajemy, że mamy do czynienia z wyraźną granicą plastyczności, a co więcej z górną i dolną granicą plastyczności. A więc z wykresu będziemy mogli odczytać siły do obliczenia, no właśnie, górnej i dolnej granicy plastyczności. Za chwileczkę powinniśmy zacząć obserwować wzmacnianie się próbki, a więc stałe narastanie siły. Dojdziemy do pewnego maksimum, na którym zostanie nam jedna ze wskazówek, także nie musimy się przejmować tym, żeby zczytać tą wartość. Maksymalna siła zostanie nam jeszcze po zniszczeniu próbki. Jesteśmy w trakcie wzmacniania. Widzimy, że ten przyrost siły jest bardzo niewielki, ale jednak pewne nachylenie obserwujemy. I za moment powinien się rozpocząć ruch jednej ze wskazówek w stronę malejącej siły. To będzie oznaczało, że zbliżamy się do zniszczenia i powinniśmy postarać się wzrokowo uchwycić na skalice,
którym miejscu będzie wskazówka w chwili zniszczenia. W międzyczasie też będziemy starali się obserwować próbkę, ponieważ do tej pory mamy do czynienia z jednoosiowym stanem naprężenia. W momencie, kiedy nasza próbka zacznie się przewężać, będzie powstawała tak zwana szyjka. Stan naprężenia zmieni się z jednoosiowego na trójosiowy. Widzimy, że wskazówka zaczyna nam wracać powolutku. Powstaje szyjka. Siła niszcząca w granicach 2200 dekaniutonów. Zapiszemy sobie do tabeli od razu. Siła niszcząca 22000 newtonów. Przekreślę to K, zostawimy tylko newtony. I siłę maksymalną możemy odczytać spokojnie. Mamy 35-120. 35-100. Tak jeszcze się tu upewnimy. Tak, 120 dekaniutonów. Zdejmiemy sobie próbkę z maszyny. Pisak też oderwiemy, bo nam się tutaj zaleje. Wyciągam próbkę. Słyszeliście Państwo efekt akustyczny. Również mamy tu jeszcze nagrzanie się próbki, czyli część energii zamieniła nam się na ciepło. Można tutaj zaobserwować, jak wygląda przełamanie się tej próbki. My sobie ją teraz spróbujemy tutaj złożyć. Może zrobię to na tej kamerze i zmierzymy w miejscu przewężenia. Pięć, 79, tutaj nie uniosę jej do góry, nie miałabym jej jak przytrzymać. 5,79 po zniszczeniu. I również zmierzymy długość. Zobaczymy, o ile nam się ta próbka wydłużyła. Czyli z różnicy średnic końcowa minus początkowa, czy też jeżeli tutaj widać, że mamy spadek średnicy, więc to wydłużenie będzie miało wartość ujemną. Wydłużenie, czy też inaczej moglibyśmy powiedzieć, że D0 minus D wyrażone w milimetrach, jest to odkształcenie bezwzględne. A jeżeli byśmy tą różnicę podzielili przez początkową średnicę, mielibyśmy odkształcenie względne, poprzeczne, liczone ze średnicy. Wykorzystam słówmiarkę analogową, ponieważ na słówmiarce ten zakres mi się skończył, co świadczy też o tym, jak duże jest to wydłużenie w przypadku tej próbki. Dobrze, i ja tutaj odczytam 167 pełnych milimetrów i patrzę, która podziałka, na ile to będzie widoczne, z dolnej skali pokrywa mi się z górną, żeby odczytać dziesiąte i setne miejsce po przecinku dla milimetra,
No i tutaj mogę odczytać, że pokrywa mi się równo dwójka, czyli będziemy mieć 20, 167,2 mm. To jest nasza długość po zniszczeniu. I analogicznie L minus L0 daje odkształcenie bezwzględne wyrażone w milimetrach. Względne wyrażone będzie z kolei w jednostkach bezwymiarowych, jeżeli tą różnicę podzielimy jeszcze przez długość początkową. Jesteśmy w stanie teraz na podstawie wartości siły z pierwszej próbki 35120 wyznaczyć 70% wartości tej siły. Będzie to 24584. I jeżeli podzielę sobie to na około 15 pomiarów, bo tyle bym chciała docelowo zdjąć, to otrzymam 1638,93 N. To by był mój krok obciążeniowy. Jednak patrząc na skalę, nie jestem w stanie takiego kroku przyjąć, ponieważ najmniejsza podziałka to jest 200 dekaniutonów, więc mogłabym się starać co 1600. Tą próbę przeprowadzimy w ten sposób, że będziemy badać co 200 dekaniutonów. Badać w tym sensie, że będziemy zdejmować wskazanie siły i wskazania lewego i prawego czujnika. Co 200 dekaniutonów, czyli co 2000 newtonów. I w taki sposób mam przygotowaną tabelę, do której już wpisałam moje kroki obciążeniowe i za chwileczkę założymy czujnik zegarowy na drugą próbkę, wyzerujemy czujniki i rozpoczniemy rozciąganie próbki z założonymi czujnikami. Ta próba mogłaby być przeprowadzona przy użyciu jednej próbki. Musielibyśmy tylko zadać sobie pytanie, do którego momentu rozciągać ją z założonymi czujnikami, aby nie uległy one zniszczeniu, to po pierwsze, a po drugie, no, żebyśmy mogli odczytać czy wyznaczyć moduł Yanga. Pamiętajmy, że moduł Yanga wyznaczamy dla odcinka sprężystego tylko i wyłącznie, czyli już po wejściu w granicę plastyczności te pomiary nie będą dla nas użyteczne, bo rozpoczną się od kształcenia trwałe. W związku z tym, jeżeli rozciągając próbkę w trybie ręcznym za chwilę poprzez pokręcanie korbą zauważymy, że siła już nie wzrasta, a wskazania czujników tak, to oznacza, że rozpoczął się tak zwany odcinek płynięcia, czyli wchodzimy w granicę plastyczności i wtedy zdejmiemy czujniki i dalej już będziemy obciążać próbkę na trybie automatycznym z tą mniejszą, nie na szybkim trybie, tylko tym z mniejszą prędkością. Zapraszam Państwa do badania drugiej próbki. Dobrze, przeprowadzimy sobie teraz badanie drugiej próbki z założonym czujnikiem zegarowym. Najpierw założę próbkę w szczęki maszyny, tak samo jak przy próbce pierwszej. Teraz na próbkę założę czujnik zegarowy, tak żeby szczęki górne i dolne pokryły mi się z liniami, które przygotowaliśmy sobie wcześniej. Dobrze, mamy założony czujnik, zerujemy sobie wskazania czujników i będziemy sobie kropkować wykres, ponieważ teraz będziemy obciążać próbkę na trybie ręcznym. W związku z tym będzie to trwało dłużej niż wcześniej przy próbce pierwszej. No i nie chcemy, żeby nam się papier zalał, więc co 200 dekaniutonów odczytywane ze skali C będziemy wykonywać kropkę, zczytywać wskazania lewego, prawego czujnika i wpisywać do tabeli. Zaczynamy obciążać próbkę.
Tak, początek chwilkę trwa. Tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jesteśmy na 200. Robimy kropkę. Delikatnie, ponieważ pisak jest połączony ze wskazówkami maszyny i czytamy lewy, prawy czujnik. Lewy 0, prawy 0. I idziemy na 400. Zawsze staramy się patrzeć prostoparle na wskazanie wskazówek. Mamy 400, robimy kolejną kropkę i wskazania 1,1. Idziemy na 600. Dobrze, kolejna kropka i wskazania czujników 2 i 1. Teraz na 800 dekanewtonów, czyli 8000 newtonów. Dobrze, jest. 2 i 1. Na 1000. Mamy 1000. Na kropkę. Wskazanie lewego czujnika. 2, prawego czujnika 2. Tysiąc 200. Jest 1200. Znowu delikatna kropka. 3 lewy czujnik, 3 prawy czujnik. Tysiąc 400 jest, kropeczka, 4, 4. Bardzo ładnie widzimy, że bardzo równo te czujniki idą. Stan sam przyrost. 1600 zaraz. Dobrze, mamy 1600, kropeczka, 5, 5. Tysiąc 800 za chwilę. Kropeczka. I wskazanie czujnika 6, 6. Lewy 6, prawy 6. Idziemy na 2000. Kropeczka. 7 i 7. 22 tysiące przed nami. Dobrze, mamy 22 tysiące. Znowu delikatna kropeczka. 8 i pół w zasadzie moglibyśmy nawet szczytać. Dobrze, szczytamy 8 i pół i 8 i pół. Jestem w stanie przybliżeniu pomiędzy tymi kreseczkami powiedzieć, że to była połówka. I próbujemy na 1400. Dobrze, mamy 1400, robimy kropkę.
10 i 10. Zobaczymy, czy uda nam się na 1600. Bo przypominam, że chcemy osiągnąć początek płynięcia, a więc wzrost wydłużeń bez wzrostu wskazań czujnika. No ale na razie na 26 tysięcy 11 i 11. A, jeszcze kropeczka, nie zapomnijmy. No i próbujemy na 2800. W międzyczasie obserwujemy czujniki. Czy nam się uda? Czy może już jesteśmy na początku płynięcia? Tak, i ja proszę Państwa już widzę po czujnikach w tym momencie. Siła zupełnie mi nie rośnie. Zatrzymała mi się na około 27 tysięcy. Wskazania czujników z kolei już w tym momencie na lewym czujniku mam 17, na prawym czujniku mam 18. Więc to jest dla mnie sygnał, gdybym kręciła dalej, te wydłużenia by narastały, a siła w zasadzie niewiele by się nam tutaj zmieniała. Po pierwszej próbce już widzimy, że to by była ta oscylacja z niewielkimi wahaniami siły. Zdejmiemy więc czujnik zegarowy i przestawimy tryb maszyny z powrotem na główny tryb i zaczniemy rozciągać próbkę, podobnie jak próbkę pierwszą, doprowadzając ją do zniszczenia. Podobnie jak przy pierwszej próbie, mamy dwie wskazówki, czynną i bierną. Powinniśmy osiągnąć wartość maksymalną, na której się zatrzymamy. I ponownie jedna ze wskazówek powinna nam przemieszczać się w kierunku siły malejącej, aż do zniszczenia. Powiedzmy sobie, może wykorzystajmy tę chwilę na to, żeby powiedzieć, w jaki sposób będą wyznaczane parametry. Granica proporcjonalności to będzie oczywiście ta granica, którą będziemy liczyć w oparciu o ostatnią siłę z odcinka, gdzie siła do wydłużenia była proporcjonalna. Wartość tej siły będziemy dzielić przez początkowe pole przekroju poprzecznego. I analogicznie dla granicy sprężystości, która w zasadzie najczęściej wyznaczana jest jako granica umowna, czyli taka, gdzie siła powoduje nam wydłużenie równe 0,05%, czyli to nasze odkształcenie podłużne, odkształcenie względne odniesione do początkowej długości próbki wynosi 0,05%. Granica sprężystości jest bardzo bliska najczęściej granicy proporcjonalności. Następnie po jej przekroczeniu, tak jak sobie już powiedzieliśmy wcześniej, zaczynają się pojawiać odkształcenia trwałe, czyli po zdjęciu obciążenia nie wrócimy już do stanu początkowego. Możemy mieć granicę plastyczności wyraźną albo umowną. Dla takich materiałów, jak chociażby ten, widzieliśmy to na poprzedniej próbce, gdzie mamy stosunkowo mało węgla, tutaj ten materiał wykazuje wyraźną plastyczność, dodatkowo z oscylacją, górna i dolna granica. O, i tu się na chwilę zatrzymam z tą moją opowieścią. Zobaczmy, maleje siła. Powstaje przewężenie na dole. Próbujemy uchwycić. Ja się postaram nie zamknąć oczu przy tym dźwięku. Państwo też się starajcie, prowadząc próbę. Wyłączam maszynę i byłam w tym miejscu, czyli proszę Państwa, to było dokładnie
20, 100, 200, 300, 400, 2400, czyli 24 tysiące, zapiszę sobie do tabeli, 24 tysiące siła niszcząca. No i zostaliśmy na maksimum. I maksimum czytane ze skali C to jest 35, 36 tysięcy i dwie kreseczki małe, czyli 36 tysięcy 400. To jest nasza siła niszcząca. Ponownie zdejmiemy próbkę, pomierzymy średnicę w miejscu przewężenia, no i wartość wydłużenia tej próbki. Powiedzmy sobie jeszcze, że z tego odcinka oscylacji górną granicę plastyczności będziemy liczyć w oparciu o siłę, która odpowiada pierwszemu szczytowi, po którym zaczyna się oscylacja. Czyli pierwsze maksimum, po którym zaczynamy już płynąć, nasza próbka zaczyna płynąć. Z kolei dolna granica plastyczności określana jest w oparciu o siłę ostatnią, najniższą, przed tym jak zaczyna nam się wzmacniać próbka, czyli narasta siła na wykresie. W obu przypadkach dzielimy przez początkowe pole przekroju poprzecznego. Wytrzymałość na rozciąganie, możemy to w zasadzie zrobić dla obu próbek, będziemy wyznaczać w oparciu o siłę maksymalną i znowu dzielimy tę wartość przez początkowe pole przekroju poprzecznego. Z kolei naprężenie niszczące liczymy w oparciu o siłę niszczącą, ale uwaga, dzielimy tę siłę niszczącą przez pole przekroju poprzecznego po zniszczeniu. Dlatego potrzebna nam jest średnica. Ja znowu tutaj postaram się, może jeszcze w tej kamerze na chwileczkę, postaram się pokazać Państwu ten przełam, jak tutaj wygląda. On jest dosyć taki ostro krawędzisty. Rzeczywiście jestem w stanie tutaj mniej więcej złożyć tą próbkę, jeżeli mi się nie odkruszyły jakieś fragmenty. Tak, udało mi się ją złożyć. Ona również po zdjęciu była jeszcze ciepła. I teraz ponownie, jeżeli robimy to w dwie osoby, no to bardzo fajnie. Wtedy jedna osoba trzyma, druga osoba mierzy w miejscu przewężenia. Przewężenie, średnica 5,75 mm. 5,75 mm. I ponownie jak poprzednio jesteśmy w stanie w oparciu o średnicę końcową początkową wyliczyć odkształcenie bezwzględne i odkształcenie względne, dzieląc jeszcze przez początkową średnicę. I tak samo odkształcenie bezwzględne, czy inaczej delta L albo delta D, jesteśmy w stanie, no właśnie, wyliczyć. Ja jeszcze raz tutaj staram się złożyć tą próbkę, udało mi się. Podejrzewam, że suwmiarki elektronicznej nie wystarczy. Tak jest, bo zakres mamy tylko do 150, więc korzystam z suwmiarki manualnej, dlatego dopiszemy sobie jeszcze dokładność tej suwmiarki na samym końcu. Uzupełnimy. Dobrze. Pomiar długości po zniszczeniu. Odczytujemy z górnej podziałki pełne milimetry. No i to jest dokładnie 169. Zaraz zobaczymy, czy któraś mi się dokładniej pokrywa, ale chyba nie. Chyba wychodzi na to, że mamy dokładnie 170 mm, ponieważ miejsca po przecinku odczytywałabym z pokrycia się którejś podziałki z dolnej podziałki z górną podziałką, czyli z tak zwanego noniusza z górną podziałką. 170 mm w takim razie. No i mamy komplet parametrów do wyznaczenia zarówno epsilon poprzecznego, jak i epsilon podłużnego.
oparciu o wszystkie siły, jeżeli podzielimy je przez pole początkowe, otrzymamy kolejne wartości naprężeń normalnych. Z kolei na podstawie lewego i prawego czujnika, pamiętajcie Państwo, że te wskazania 1, 3, 4 i tak dalej, to nie są wskazania w milimetrach. Pamiętajmy, że odczytywaliśmy pełne podziałki z czujników, a więc żeby nasze wyniki były w milimetrach, każdą z tych wartości musimy podzielić przez 100, a więc na przykład uzyskamy 0,01, 0,03 i na końcu na przykład 0,18 mm. Te pomiary posłużą nam do wyznaczenia modułu Yanga, który, przypomnę, wyznaczamy w oparciu o prawo Hooka dla jednoosiowego ściskania bądź rozciągania, tu oczywiście rozciągania, które mówi nam, że delta L, czyli wydłużenie bądź skrócenie pręta, u nas oczywiście wydłużenie jest wprost proporcjonalne do siły obciążającej, wprost proporcjonalne do długości początkowej, u nas odcinka pomiarowego, a odwrotnie proporcjonalne do pola przekroju poprzecznego, czyli tutaj pole koła w oparciu o średnicę początkową mierzone i odwrotnie proporcjonalne właśnie do modułu Yanga, który jest wyrażony w jednostce naprężenia, czyli w megapaskalach czy też w paskalach i przekształcając ten wzór wyliczamy moduł Yanga w oparciu o pomiary dla odcinka sprężystego. Wykonaliśmy statyczną próbę rozciągania. Więcej danych, więcej wzorów i definicji w części teoretycznej zamieszczonej na kursie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do studiowania i do obejrzenia kolejnych tutoriali. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.